Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Astral, to jest kolejna część serii Wiedźmin. W ostatnim odcinku bawiliśmy się w kapusia, a w tym odcinku jesteśmy w szpitalu i będziemy sprawdzać chorych. To jakie przekleństwo! Kogo my tu mamy z szafy? Jeszcze pookradamy ich oczywiście. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim! Nie ma nadziei! O, Shani akurat jest. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Mów szybko, bo nie mam czasu. Widzę, że kręcą się tu jacyś strażnicy. Tak. Przynieśli tego biednego człowieka. Jest cały poobijany. Kto go tak poturbował? Nie wiem. Strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać, ale chcieliby, żeby szybko doszedł do zdrowia. To jakiś ważny więzień. Chciałbym mu zadać kilka pytań. Myślisz, że strażnicy mnie dopuszczą? Przyjdź wieczorem. Wtedy kręci się tu mniej ludzi. Może będą bardziej rozmowni. Zwłaszcza przy kupku czegoś mocniejszego. Tak zrobię. Mów szybko, bo nie mam czasu. Może ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych dobić. Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Rastiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobaczę, co da się zrobić. Przynieś jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej 5 pędów. Może ci w czymś... Jaskółcze ziemi. Postaram się. Witaj, Shani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Dobra, wydaje mi się, że mam tyle jaskółczego ziela. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. Dobra. Wolę lekcję anatomii potworów. Kiedyś miałam na stole topielca. Gdzie mi... Na stan... Znajdę... Przed domu wszystko. Mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać. W zasadzie. Przyjdź do mnie do domu. Do zobaczenia. Niech jej będzie. Zdrowiejesz. Ma jakieś rękawiczki znalazłam. Tutaj nic nie ma. Dobra, więzień. Tutaj mamy ołtarz. O, kufer. Jakaś książeczka. A, jakieś... O elfach coś. Moje płuca! Marytele, matko nasza, miej nas w swojej opiece. Pionowe źrenice, blada cera. Natychmiast wracaj do łóżka. Przyjdzie nam umrzeć. Dobra, chodźmy do Shani, bo u niej można odpocząć. Mów. Dobra, śpimy. Dobra, mamy 3 brązowe. Tu coś rozwińmy może. Obrażenia plus 40. Dobra, weźmy to. I to, jakiś srebrny. Dobra, to zrobimy. Do wieczora, tak? No to robimy. Tak. Może już zniknąć i strażnic. Maritele, matko nasza, miej nas w swojej opiece.
No, jeszcze komoda, komodę trzeba ukraść. To jakieś przekleństwo. Jeszcze tu są. Nie zbliżać się do więźnia! Nie. Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Nie teraz. Przyjdź w nocy, będzie mniej osób. Dobra. Przyjdzie nam umrzeć. Ciebie jeszcze jest za wcześnie. Shani, gdzieś ty jest? Shani. Alu. Jest Shani. Tu gdzieś? Alu. Nie ma jej? Jestem taka zmęczona. Niedobrze. Mapa. Boże, dopiero tu jest ognisko. Dobra, pójdźmy do ogrodnika może. Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Zrobię to z chęcią. Na dowód przynieś mi kłącza echinopsów. No dobra, jeszcze nie skończyliśmy. Zobacz, jak pięknie rosną. Nie boisz się zarazy? Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Jeśli Melitele zadecyduje, że nastał mój czas, odejdę stąd z radością. Opowiedz mi jakąś ciekawą, tajemniczą historię. Chętnie, ale bardzo zgłodniałem. Przynieś mi coś do jedzenia, to pogadamy. No raczej coś mam, nie wiem, chleb wystarczy? Pyszne. Ciekawe, jak człowiek może zgłodnieć przy pracy. Dziękuję, Wiedźminie. O, róże, ciekawe. Miałeś mi coś opowiedzieć. Podczas wojny służyłem jako najemnik pod rozkazami samej słodkiej trzpiotki. Musiałeś słyszeć. Co to była za wojowniczka? Co za baba? Kobieta z charakterem, rozumiem. Żebyś wiedział. Każdemu dawaliśmy radę. Zjeździłem pół świata z kompanią najemniczą słodkiej trzpiotki. Byliśmy nawet w Zerikanii. To rzeczywiście szmat drogi. To było piekło. Gorąco jak w piecu i mokro jak w łaźni. Masakrowaliśmy tubylców, a nas masakrowała sama Zerikania. Wiesz, żyją tam takie muchy, które w nocy włażą ci do nosa i składają jajeczka w zatokach. Później larwy wyżerają ci mózg i wyłażą oczami jako dojrzałe muchy. Coś strasznego. Wielu naszych umarło w ten sposób. Poza tym były choroby, jadowite pająki, węże i wiele innych okropieństw, których nie potrafię nawet nazwać. Widziałem nawet konia w paski. W każdym razie, po prawie 8 miesiącach walki z dżunglą, musieliśmy się wycofać. Nie da się wygrać wojny, jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć przeciwnika. To jedyna klęska na koncie słodkiej trzpiotki. Dzięki za ciekawą historię. Zobacz, jak pięknie rosną. Co ma do kupienia tutaj? Mamy coś? Róże można kupić? Dobra. Teraz są werbeny.
Co powinienem jej kupić? Właśnie idę pod bramę zamkową. Ponoć tamtejszy handlarz ma świetne pieczywo. Teraz faktycznie... Czas na modlitwę. Da! Pomyślmy, co my możemy tu porobić. To ciekawe. Ale śmierdzi. Zobaczmy, może jakieś ciekawe książki ma. Rzadko widuję. A ja rzadko widuję wiedźminów, ale tak się nie gapię. Sprawdź, co mam na stanie. Na pewno nie pożałujesz. Dobra, zobaczmy. Historia najnowsza. Historia świata. Bajki i klechty. Kniuchcy. Kto? Koniucia sfer. Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Stawa alchemii, ale już to przeczytaliśmy. O kościeju. Dobra, to kupimy. To się może przydać. Kurde, drogie te książki. Dobra. Dobra. Za ile mogę to sprzedać? Za niewiele. Ale coś tam wiemy o kościeju. Nie wiem, może się to przyda. Nic. O Boż. A, witaj, złociutki. Dobrze, żeś przyszedł, bo strasznie mi się dzień dłużył. Masz tu kubek i potowarzysz starszej pani przez chwilę. Dobra, nie wiem. No to napijmy się. Co? Wcale. Co za menda? Wyrzuciła mnie. Ale dobra, jest już chyba prawie wieczór. Czy nie? Nie wiem, kurde. Puść mnie. Kurde, co za franca. Najpierw chciała chlać, a potem kurde mnie nie wypuszcza tutaj. Znaczy nie wpuszcza. A, pituć. Thank you.
Trochę niepokoi mnie ta wysypka, ale zaraz coś poradzimy. No kurde, chłopie. Jeszcze za wcześnie? Nie, spokojnie, nie teraz. Dobra. Jeszcze za wcześnie. Jest 20, to ile mam jeszcze czekać? Nie wiem, tego dać? Co otrzymano? Maritele, matko nasza, miej nas w swojej opiece. No cóż, no to... A, nie mogę nic tu zrobić, serio? Dalej 20, kurde mać. Dobra, pozbierajmy sobie jeszcze tutaj roślinek. Dwudziesta trzydzieści. Nie, to niemożliwe. Nie wiem, 21 może już wystarczy, nie? Spać mi się chce. Dobra, pobiegamy, a to się dalej nie zmienia. Jezu, ale to wolno idzie. Tajemniczy człowiek. Ktoś ty. Cicho, nigdy mnie nie widziałeś. Cicho, nigdy mnie nie widziałeś. Jak to cię nigdy nie widziałem? Właśnie cię widzę. Widzę cię, nie kombinuj. Co to za miejsce? Nie wiem, kogo okradam, ale robię to z przyjemnością. Dobra, jest 21, to kurde, chyba już, nie? Kurde, co za Francja. Przyjdzie nam umrzeć. Nie no, jest jednak zamknięty. Cholera jasna. No to nie, no to zróbmy przestój do północy. Nie ma sensu wyrażać. Ależ mnie kłuje w piersiach.
istoty będą. Przyszła kryska na matyska! Kurde, muszę teraz wszystkich zabić. Spotkałeś swoją śmierć! Znowu będzie mnie żar. No, nareszcie. Kurwa. Moje stare kości. Dobra, to lecimy teraz do szpitala. Podałoby się czymś podleczyć. Źle pobiegłam. Zobaczmy, czy teraz możemy już. Nie zbliżaj! Ej! Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein! On! No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci! Nasłał ich baranina! Baranina? Po co? No chyba wszyscy. Cholerni bandyci! Nasłał ich baranina! Za mało mi płacą. Dobra, on już chyba nic nie powie. Dobra, zobaczmy w dzienniku, co mamy do zrobienia. Muszę przesłuchać paru ludzi.
Dobra, czyli najprawdopodobniej muszę lecieć przede wszystkim do dzielnicy nieludzi. Jakiś zabójca. Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie! Od pierwszego słowa segregacja rasowa! Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto! Wyzima! Wszystko dla ludzi, nic dla nas! Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem wiedźminem. Mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wimę Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. Miło cię poznać. Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Prowadzę śledztwo. A konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o salamandrze. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Nie wiesz nawet, Wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem. Ale... Na ten bank pracowały pokolenia Vivaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! No dobra, wierzymy mu, nie? Wierzę ci. Dlaczego utrzymujesz kontakty ze Skojatel? Skojatel mają powody, żeby walczyć z ludźmi. Rozumiem ich, ale nie pochwalam. Czemu z nimi rozmawiasz? To moi bracia. Jednak dla mnie jedyną drogą dbania o swoje dobro jest współpraca. Z ludźmi? W ramach prawa. Jeśli nie będziemy wierzyć w prawo, nic nam nie pozostanie. A teraz pozwól mi zająć się swoimi sprawami. Do widzenia! Wierzę ci. Ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Na razie. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieszne uprzedzenia rasowe i spojrzałeś prawdzie w oczy. Jak się dowiesz, powiedz, kto za tym stoi. Jestem ciekawy, co to za szuja. No cóż, Vivaldi na razie jest oddalony na chwilę. Jak tu coś jest. Nic poza tym. Teraz zobaczymy, co Kalksztyn ma do powiedzenia.
Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy Starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Sporo. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Oczywiście. Ojejo. Dobra, tą jedną książkę mam. A gdzie będzie ta druga? Masz dla mnie... Jeszcze nie... No chłopie, ale jeszcze nie skończyłam. Chodź już tu. Porozmawiajmy o Salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z Salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Pewne fakty wskazują na twój związek z Salamandrą. Jakie fakty? Ranny z Salamandry wypowiedział twoje nazwisko. Ten człowiek? No tak. To możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed Salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie i twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie! No sama jest trochę tchórzem. Wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. No dobra, czyli tego gościa też już nie ma co na razie męczyć. A teraz do baraniny może polecimy. Czekaj, zostawiłem parę rzeczy w skrzyni.
Albo do Vivaldiego jeszcze wejdziemy. O, strażnicy, co oni tu robią? Geralt! Co się dzieje? Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Nie wygląda na bojownika z Coyatel. Jego bratanek był w komandzie, które złapali zakonnicy. To ta banda, która wyrżnęła osadę pod Wyzimą. Nie przyznali się, ale my swoje wiemy. To pomyłka! Mój bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą! Był. Już wisi. Zanim zdech, przyznał, że się z tobą kontaktował. Karle zawszony! Dobrze, że udało się ich wyłapać, zanim położyli łapska na tym transporcie broni. Haren był prawdziwym patriotą. Wciągnął ich w pułapkę, ale przypłacił to życiem. Idziemy. Zbieraj się, Vivaldi. W lożku będziesz miał dużo czasu na żałobę. Nie chciałem mieszać się w interesy Havekara i Scoia'tael. Młodzi głupcy nie dali mi wyboru. Haren przestraszył się odwetu wiewiórek. Sprzedał całe komando. Myślał, że zapewni sobie bezpieczeństwo i zgarnie nagrodę. Teraz młodzi nieludzie nakarmią kruki i wrony. Prawdziwych zwycięzców tego konfliktu. Bo przecież znajdzie się ktoś, kto pomści młodzież walczącą o wolność. Ktoś wykorzysta tę śmierć, oczywiście w imię słusznej, sprawiedliwej zemsty. Tylko padlinożercy będą tłuści i syci. Kruki i wrony. No dobra, czyli musimy też do lożku potem pobiec. To chyba jest gdzieś tu. Ja nie pamiętam. Nie, to nie tu. Sprawdźmy, może do tego magazynu w końcu można wejść. Nie. A co to? Kurwa. Czego chcesz, biały wilku? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie pytanie o salamandrę reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli. Ja też za nimi nie przepadam. Porachunki w półświatku. Rozumiem. Coś jeszcze? Z jakiego powodu kontaktowałeś się z Wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Mogłabym powiedzieć, że owszem, ale dobra, niech będzie, że nie. 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 To dlaczego próbujesz mnie wydymać? Dam ci jeszcze jedną, ostatnią szansę. Co ci do tego? Był moim przyjacielem. Podejrzewam, że jego zniknięcie może mieć związek z salamandrą. Źle dobierasz przyjaciół. Berengar kręcił z salamandrą. Właśnie dlatego mieliśmy go na oku. Jak to mówią, trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Zginął gdzieś na bagnach. Kalkstein wynajął jednego z moich chłopców, żeby go odnalazł, ale on też nie wrócił. To wszystko, żadnych mrocznych tajemnic. A teraz spadaj, jestem zajęty. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. A moim zdaniem poszli go tam zabić. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolągu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda?
Powiadają, raz matka rodziła i raz się zdycha. A teraz wybacz. Muszę się zająć moimi mrocznymi interesami. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Czyli na razie jest jak jest. Niewiele wiemy. Dobra, dajemy tutaj co nieco do magazynu. Te książki nie mają zbyt wielkiej wartości przy sprzedaży niestety, więc niech leżą. Odkładamy trochę. Chyba już możemy zostawić. Dobra, w tym momencie skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trochę porozwiązywaliśmy parę kwestii, ale dalej nic nie wiemy. Zobaczymy, co odkryjemy w następnym odcinku. Cześć!